Kilkakrotnie byłem proszony, aby zająć się tematem nowego przymierza według Biblii. Jest kilka materiałów na kanale na ten temat, ale chodziło o to, żeby zrobić taki większy przegląd większości wersetów, gdzie temat nowego przymierza w Biblii jest omawiany. Dlatego zacznę od Hebrajczyków 13, rozdział 20 do 21 wersetu. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13, rozdział, werset 20 do 21. Temat przymierzy w Piśmie Świętym obejmuje szeroki zakres prawdy: praktyczny, religijny, doktrynalny i proroczy. Niestety jest to temat, na który istnieje nie tylko duża różnorodność opinii, ale także wstydliwy stopień wrogości między zwolennikami różnych teorii. Rozważając wersety cytowane właśnie przed chwilą przeze mnie, zauważyć da się, że istnieje gałąź interpretacji teologicznej, która utrzymuje, że wieczne przymierze było porozumieniem między Ojcem i Synem w przeszłej wieczności, w wiecznej przeszłości, porozumieniem dotyczącym zbawienia wybranych. Teoria ta narusza konsekwentny sposób, w jaki Pismo Święte przedstawia przymierza i błędnie przedstawia charakter relacji między Ojcem i Synem oraz ignoruje kontekst księgi, czyli listu do Hebrajczyków, w której wspomniane jest wieczne przymierze, czyli list do Hebrajczyków. Wieczne przymierze w liście do Hebrajczyków 13 jest jednoznacznie synonimem nowego przymierza. Jest jednoznaczne z nowym przymierzem. Nie tylko z kontekstu listu do Hebrajczyków, ale także z innych przypadków, w których nowe przymierze jest opisane jako wieczne. Przykłady tego chciałbym przedstawić później. Idea zawarcia przymierza między Ojcem a Synem w przeszłej wieczności, w wiecznej przeszłości, jest wytworem wyobraźni teologicznej. Taki sposób porozumienia nie wyraża ani intymności tej relacji między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. Gdy Syn był tutaj w wieku męskim, nie może Syn sam od siebie nic czynić. Jedno, co widzi, że Ojciec czyni, albowiem cokolwiek On czyni, to także i Syn czyni, jak dokumentuje nam Ewangelista Jan w 5 rozdziale, 19 wersecie. Ani zwierzchnictwo osoby Pana Jezusa w minionej wieczności, wiecznej przeszłości. Jak to Pan Jezus powiedział w przypowieściach 8 rozdział 30 werset, jako mądrość: byłam wtedy przy Nim jak wychowanka i byłam Jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przy Nim. Każde przymierze w Biblii jest wyraźnie ustanowione prostym językiem, nie pozostawia się ludzkim wnioskom nic, aby ludzie mieli domyślać się i ustalać, gdzie, kiedy lub z kim zostało zawarte. W związku z tym, gdy spojrzymy wstecz, wspomniane są wyraźne dowody na istnienie przymierza. Te przymierze uczynione z Noem, z Abrahamem, Izraelem i Dawidem, te przymierza uczynione z Noem, Abrahamem, Izraelem i Dawidem są wyraźnymi przykładami tych zasad. I chciałbym właśnie
żebyśmy na to zwrócili uwagę. I chciałbym omówić te trzy kwestie, a następnie szczegółowo chciałbym omówić nowe przymierze. Po pierwsze, tak jak mówiłem, cechy wspólne dla przymierzy w Piśmie Świętym są takie. Po pierwsze, formalne ustanowienie relacji przymierza. W określony sposób składane jest wyraźne oświadczenie stronie, z którą zawierana jest umowa, że taka umowa przymierza jest zawierana. Jest to wyraźnie pokazane, na przykład przymierze między Abrahamem a Jahwe. W tym właśnie dniu Jahwe zawarł przymierze z Abrahamem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki Eufrat. Mamy to udokumentowane w 1 Mojżeszowej 15 rozdział, 18 werset. Także, gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przeto przed moim obliczem i bądź doskonały, a zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Wtedy Abram upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego: Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody i od ciebie będą pochodzić królowie i utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. Dam ci i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem Bóg powiedział Abrahamowi: Ty zaś zachowuj moje przymierze, ty i twoje potomstwo, po tobie, przez wszystkie pokolenia, a takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie. Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany. Obrzezacie więc ciało waszego na pletka. To będzie znakiem przymierza między mną a wami. Każdy syn wśród was w ósmym dniu życia będzie obrzezany. Każdy mężczyzna przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa, urodzony w twoim domu i nabyty za twoje pieniądze, musi być obrzezany. A moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze. A nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego na pletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo złamała moje przymierze. 1 Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 do 14 wersetu. Tutaj widać wyraźnie, do tych wyraźnych i konkretnych obietnic złożonych przez Jahwę, Pana Jezusa, pomocne jest również przypomnienie tego, co wcześniej powiedział Abrahamowi. I Pan Jahwe powiedział do Abrahama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę, a uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię
i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Cię, będę przeklinać. Będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak dokumentuje nam to Słowo Boże zapisane w pierwszej Mojżeszowej w 12 rozdziale, 1 i 3 werset. Abraham nie miał wątpliwości, że Jehowa zawarł z nim przymierze. Nie dało się tego przegapić. Nie pozostawiono mu przypuszczeń, że zawarto przymierze. Nie pozostawiano też nic do wyciągania, żadnych wniosków na podstawie jakichś założeń. Wszystko zostało jasno powiedziane. Jasno powiedziane. Ta cecha prostoty i bezpośredniości jest tak samo powszechna w biblijnych przymierzach, jak będę lub jestem wypowiadane przez obie strony przy okazji ich małżeństwa. Druga cecha. Jasne oświadczenie. Jasne oświadczenie, że warunki i błogosławieństwa dotyczą przyszłych pokoleń. Tak, przyszłych pokoleń dotyczą warunki błogosławieństwa i to jest jasno oświadczone. Przymierze Jehowy z Abrahamem obejmowało nasienie Abrahama i jego potomstwo, przyszłe pokolenie. Chciałbym ponownie zauważyć, jest to normalna cecha biblijnych przymierzy i chciałbym, żebyś zwrócił na to uwagę w miejscach, które czytaliśmy i które być może uda się za chwilę przeczytać. Przymierze z Mojżeszem. Zwróć uwagę na przymierze z Mojżeszem. A oto przykazania, nakazy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was nauczyć, żebyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. Ażebyś bał się Pana, swego Boga, tak, abyś przestrzegał wszystkich Jego nakazów i przykazań, które Tobie nakazuję, Tobie, Twojemu synowi i synowi Twego syna po wszystkie dni Twego życia i aby Twoje dni się przedłużyły. Tak w Księdze Drugiego Prawa, czyli 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w wersetach od 1 do 2 jest powiedziane. Także mamy przymierze z Dawidem. Przymierze z Dawidem. Gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twego wnętrza i umocnię Jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na zawsze, na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą i razami synów ludzkich. Moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą. I twój dom i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem mówił Natan do Dawida. Mamy to udokumentowane w 2 Samuela 7 rozdział od 12 do 17 wersetu. Kolejna, trzecia cecha charakteryzująca każde przymierze to łatwo rozpoznawany język przymierza, czyli język zawieranego przymierza rozpoznawany jest w sposób łatwy i jednoznaczny. Przymierza zostały ustanowione nie tylko z prostotą i bezpośredniością mowy, ale łatwo rozpoznawalny język przymierza był używany do ustanawiania i określania ich obietnic i warunków. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę jeszcze raz na przykłady w Piśmie Świętym, takie jak właśnie przymierze abrahamowe opisane w 1 Mojżeszowej 12,
od 1 do 3 i 1 Mojżeszowej 17 od 1 do 8. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na 7 testamentów podkreślonych wcześniej. Właśnie 7 wystąpień słowa testament albo 7 wystąpień słowa przymierze. Czyli 7 wystąpień słowa przymierza. Także mamy kolejne przymierze, przymierze palestyńskie. Przymierze palestyńskie. Ono jest opisane w Księdze Drugiego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale od 1 do 10 wersetu. I znowu będzie tam kilka razy, najlepiej jeśli zauważysz wszystkie 7 razy, 7 razy będzie wystąpienie słowa będę. A gdy spadnie na ciebie to wszystko błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, a wspomnisz je sobie w swym sercu pośród wszystkich narodów, do których Pan, twój Bóg cię wypędzi, i zawrócisz do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego swego serca i całą swoją duszą, wtedy Pan, twój Bóg, wyprowadzi cię z twego więzienia i zlituje się nad tobą i przywróci i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, wśród których Pan, twój Bóg, cię rozproszył. Choćby twoi wygnani byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi cię Pan, twój Bóg, i stamtąd cię zabierze. I Pan, twój Bóg, przyprowadzi cię do ziemi, którą odziedziczyli twoi ojcowie, i posiądziesz ją, i będzie ci wyświadczać dobro oraz rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków. Pan, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, swego Boga, z całego serca swego i całą swoją duszą, abyś żył. I włoży Pan, twój Bóg, wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i którzy cię prześladowali, a ty zawrócisz i będziesz słuchał głosu Pana i wypełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję. I Pan, twój Bóg, poszczęści ci w każdej sprawie twych rąk, w owocu twego łona, w owocu twego bydła i w owocu twej ziemi ku dobremu. Pan bowiem znów będzie się cieszył tobą, czyniąc ci dobro, jak się cieszył twoimi ojcami, jeśli będziesz słuchał głosu Pana swego Boga, by przestrzegać jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego prawa. I jeśli zawrócisz do Pana, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. Kolejnym przykładem jest przymierze Dawidowe. Opisane jest ono w drugiej księdze Samuela, 7 rozdział, 10 do 16 wersetu. Tak, widzimy w tym fragmencie ponownie tam wypowiedziano 7 razy będę i te 7 razy będę dotyczy obiecanych błogosławieństw. Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu i nie poruszy się więcej, ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej, od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem odpoczynek od wszystkich wrogów. I dałem ci odpoczynek od wszystkich twoich wrogów. Tobie też Pan oznajmia, że zbuduję ci dom, gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami. Wzbudzę po tobie twojego potomka,
który wyjdzie z Twego wnętrza i umocnię Jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą. I twój dom i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki. Tak więc widzimy te cechy. A nowe przymierze jest opisane z kolei w Jeremiasza, 31 rozdział. Księga Jeremiasza, rozdział 31. I najbardziej tak centralnie opisane jest między wersetami 31 a 34 tej części Księgi Jeremiasza, która jest opatrzona numerem 31 w znaczeniu 31 rozdziału. I także tam mamy 7 razy będę w błogosławieństwach. Kolejne 7 razy będę w błogosławieństwach. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Także mamy kolejne doniesienia. Kiedy w kolejnych pokoleniach jest mowa o przymierzu, zawsze można wrócić do miejsca, w którym przymierze zostało pierwotnie zawarte. I chciałbym, żebyśmy rozważyli przykład opisany w pierwszej Kronik, 16 rozdział, 15 do 18 wersetu. Pamiętajcie zawsze o Jego przymierzu, o słowie, które nakazał po 1000 pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze złożonej Izaakowi. Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela, mówiąc: tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa. Pierwsza Kronik 16, od 15 do 18 wersetu. A także odwrotnie. Nie można słusznie założyć, że jakikolwiek stan rzeczy stanowi relację przymierza, chyba że w pewnym momencie autentyczne, jasne oświadczenie Pisma Świętego wyraźnie to nazwało przymierzem. Tak, jeśli Pismo Święte czegoś nie nazywa przymierzem, to nie nazywajmy tego przymierzem, nie nazywajmy tego sprzysiężeniem. Nawet w Księdze Izajasza, 8 rozdział, 12 werset, jest takie Boże zastrzeżenie. Nie nazywajcie sprzysiężeniem albo przymierzem wszystkiego, co ten lud nazywa przymierzem albo sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie przymierzem wszystkiego, co ten lud nazywa przymierzem. Więc to, że wielkie tłumy tak zwanych chrześcijan
coś nazywają przymierzem, nie znaczy, że ty powinieneś tak robić. Masz Bożą przestrogę. Dlatego ta zasada, nie można słusznie założyć, że jakikolwiek stan rzeczy stanowi relację przymierza, chyba że w pewnym momencie autentyczne oświadczenie Pisma Świętego wyraźnie to wyjaśniło, nazywając to przymierzem. Żadna z tych czterech stałych cech biblijnych przymierzy nie pojawia się w związku z domniemanym przymierzem między ojcem a synem. Oczywiste jest, że nie ma biblijnych podstaw dla tej teorii. List do Hebrajczyków 13 nie odnosi się do tego mitycznego przymierza, ale do nowego przymierza objaśnionego w tym momencie, który widzimy w Hebrajczyków, między innymi 8 rozdział, ale inne wcześniejsze przed 13 rozdziałem Hebrajczyków miejsca mówiące o nowym przymierzu. Istotny dla tego tematu jest związek pomiędzy ojcem a synem. Przymierze to porozumienie, pakt lub umowa zawarta między dwiema stronami w celu formalnego związania ich z zobowiązaniem podjętym w określonym czasie. W przypadku mężczyzn niektóre osoby obeznane z ludzką naturą są predysponowane do poddania każdej możliwej transakcji formalnej umowie w celu zapewnienia późniejszego odwołania się w przypadku naruszenia umowy. Choć oczywiście mogą być umowy ustne. I jeśli mamy takich ludzi, to też mamy takich, którzy wolą podejmować sprawy na podstawie dżentelmeńskiej umowy, opierając się raczej na dobrej woli zaangażowanych stron, często o katastrofalnych skutkach, gdyż jedna ze stron nie dotrzymuje wtedy umowy. Żaden z tych ludzkich wzorców w najmniejszym stopniu nie opisuje związku pomiędzy ojcem i synem w przeszłej wieczności, w wiecznej przeszłości. Dokładny i wierny opis teologii przymierza wygląda następująco. Aby dokonać zbawienia człowieka, Bóg Ojciec i Syn, Bóg Syn w tej przeszłej przestrzeni wieczności, zanim świat został stworzony, rzekomo zawarli razem porozumienie lub przymierze. I wtedy mówimy o tym przymierzu jako o przymierzu odkupienia. Jak dano do zrozumienia człowiekowi, nazywamy je przymierzem łaski, aby odróżnić je od przymierza dzieł dokonanych z Adamem. Odkupienie oznacza uwolnienie poprzez zapłatę ceny. Bóg Ojciec powiedział, jaka musi być cena, aby przebaczyć grzesznikom i pozwolić im odejść wolnym. Bóg Syn zawarł przymierze z Bogiem Ojcem, aby zapłacić cenę. No więc ja nie zgadzam się z tym właśnie pomysłem, czyli tym pomysłem teologii przymierza. Idea takiego porozumienia albo umowy zawartej w ten sposób jest sprzeczna z prawdziwą naturą i relacją ojca i syna. Relacja ja i ojciec jedno jesteśmy jest opisana w Jana 10 rozdział 30 werset. Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni ojciec. Co bowiem on czyni, to i syn czyni tak samo. Jana 5 rozdział 19 werset. Nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł. Wierzcie mi, jak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział 10 do 11 wersetu.
Byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim, radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Przypowieści 8 rozdział 30-31 wersetu. Oraz Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Ewangelia Jana 1,18. Który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, jak mówi Filipian 2,6. I także mamy cytat, który mówi nam o właściwym nakreśleniu relacji opisywanej przez te wersety. Pan Jezus był Synem Ojca od wieczności, znacząc swoje miejsce godności i jedności oraz społeczności z Ojcem. A Jego bycie Synem jest tłem dla synostwa w relacjach międzyludzkich, a nie odwrotnie. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, jak mówi Ewangelia Jana 5,23. Czcimy Ojca jako Tego, który jest nieskończony, wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmocny, wieczny. Dlatego właśnie w tych sprawach należy czcić Syna. Ojciec i Syn jednoczą się w woli. To, co robi Ojciec, Syn robi w podobny sposób. Z powodu tego, kim On jest, a nie dlatego, że oficjalnie się na to zgodził. To jest Jego natura. Syn jest w Ojcu, Ojciec jest w Synu. Chociaż z szacunkiem unikamy prób zdefiniowania tych rzeczy, dostrzegamy jednak błąd w wyrażeniach i ideach, które są z nimi niezgodne. Idea Ojca i Syna w wiecznej równości, przymierza, bóstw jest właśnie takim błędem. Nawet w męstwie Syn rozkoszował się, wykonując wolę Ojca, czyli wtedy, kiedy Syn był wcielony, nawet gdy był w człowieczeństwie. To Syn rozkoszował się, wykonując wolę Ojca. Uważał to za swój pokarm. Z natury mógł robić tylko to, co widział Ojciec i co widział u Ojca. Idea zawarcia między nimi przymierza nie oddaje czci Synowi, a wręcz poniża Go. Tak samo jak my czcimy Ojca, obraża Jego prawdziwą chwałę i godność, taki pomysł o wiecznym przymierzu w rozumieniu teologii przymierzy, bo wieczne przymierze jest synonimem nowego przymierza. Wieczne zamierzenia Syna i Ojca odnoszące się do chrześcijan to jest zupełnie inny temat. Błogosławiony, błogowysławiony, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem miłości. Bo tak nam mówi Efezjan 1 rozdział, 3 i 4 werset. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię. Wywiódł na jaśnię przez Ewangelię. Przez Ewangelię na jaśnię wywiódł. Wieczne Boże zamierzenia odnoszące się do chrześcijan dotyczą nie tylko zbawienia podłych grzeszników, aby ich uratować z piekła, ale uwielbienia grupy ludzi za niebiańskie błogosławieństwo w połączeniu z Chrystusem i podporządkowanie się
podporządkowaniu się Mu. Te wieczne rady są zupełnie odmienne od Jego dróg w czasie na ziemi, których dokonał błogosławieństwa dla ludzi od czasu założenia świata. Jego wieczne cele odnoszą się do sfery niebiańskiej i są wyraźne i wyraźnie powiedziane, ujawnione, że pochodzą z czasów przed założeniem świata. Jest różnica między terminem przed założeniem świata, a terminem od czasu założenia świata, od założenia świata. Teologia przymierzy pomija rozróżnienie między Bożymi drogami dla ziemi, a Jego celami dla nieba. Zaciera i ujednolica odrębne błogosławieństwa ziemskich i niebiańskich grup. Odmawia uznania, że Bóg ma dwie sfery, w których może okazywać swoją chwałę. I to przecież nam pokazuje list do Efezjan, 1:10, a także 3:15. I taka teologia odrzuca prawdę, że Bóg ma miejsce w przyszłości dla swojego starożytnego ludu Izraela. Wtedy wkrada się tak zwana teologia przymierzy albo teologia zastępstwa, znana z historycznych konsekwencji. Jest to fałszywa nauka. Ten błąd teologii zastępstwa, znanej też jako teologia przymierza, czyni przymierze jednoczącym tematem Pisma Świętego. To Chrystus według tej teologii nie jest jednoczącym tematem Pisma Świętego, a teologia przymierza. Boskie cele obejmują chwałę Chrystusa, nie tylko w sferze niebiańskiej, dla której ludzie zostali wybrani przed założeniem świata, jak komunikuje nam Efezjan 1:4, w przeszłości, wiecznej przeszłości, ale także w sferze ziemskiej, przygotowanej po założeniu świata, o czym czytamy w Mateusza 25:34, na określony czas, i to jest inna grupa ludzi. Wieczne przymierze w liście do Hebrajczyków jest tutaj ważnym zagadnieniem, któremu musimy się przyjrzeć. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13:20-21. Nie ma odmiennego i oddzielnego przymierza nazwanego wiecznym przymierzem, ale raczej kilka przymierzy ma charakter długookresowy na tyle, że można je nazwać wiecznymi, i kilka przymierzy ma charakter wieczny. Mianowicie nie jest ograniczony czasem ani żadnym wydarzeniem. I przykłady z Pisma Świętego mówią nam jednoznacznie, że na przykład wiecznym przymierzem było przymierze z Noem. Będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi. Tak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa w 9:16. Przykład wiecznego przymierza z Abrahamem. I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. Pierwsza Mojżeszowa 17:7, czyli wieczne przymierze jest też z Abrahamem, a to już jest inne przymierze niż tamto z Noem. Więc już mamy co najmniej dwa wieczne przymierza. Urodzony w twoim domu i nabyty za twoje pieniądze musi być obrzezany, a moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze. Pierwsza Mojżeszowa 17:13, czyli widzimy, wiecznym przymierzem jest przymierze obrzezania. Czyli mamy już dwa, albo jak liczyć inaczej, trzy przymierza, które mają nazwę wieczne przymierze. A Bóg powiedział: naprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak, i utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim.
Pierwsza Mojżeszowa 17:19 nazywa przymierze między Bogiem a Izaakiem przymierzem wiecznym. Mamy już cztery przymierza nazwane przymierzem wiecznym. Więc nie można mówić, że jest tylko jedno wieczne przymierze, które coś tam oznacza i że nie ma więcej wiecznych przymierzy niż jedno. Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela, pierwsza Kronik 16:17. Kolejny przykład. Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, dla Izraela, jako wieczne przymierze, Psalm 105, werset 10. Także mamy kwestię Izraela do omówienia. Dlaczego musimy się tym zająć? Dlatego, że bardzo popularna jest teologia zastępstwa, która mówi, że teraz już jest nowe przymierze, a więc wtedy Izrael przestaje mieć swoje uzasadnienie i wtedy to, co zrobił Hamas, czy inne grupy, które niszczą państwo Izrael i tak dalej i próbują tych ludzi stamtąd wypędzić, gdzie oni mieszkają, to w tym momencie jest postrzegane jako po prostu konieczność teologiczna. Tak wierzą ci wszyscy, którzy myślą, że teraz jest nowe przymierze i jest to kompletny błąd, kompletna porażka. Izrael. I dlatego synowie Izraela będą przestrzegać dnia odpocznienia, zachowując odpocznienie przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę. Druga Księga Mojżeszowa 31:16. Widzimy, że dzień odpocznienia jest tutaj nazwany wieczną ustawą. Każdy dzień odpocznienia kapłan będzie je nieustannie układać przed Panem, biorąc od synów Izraela jako wieczne przymierze. Trzecia Mojżeszowa 24:8, czyli kolejny przypadek czegoś, co Bóg nazwał wiecznym przymierzem i to nie ma związku z poprzednimi rzeczami, które były nazwane wiecznymi przymierzami. Także wszystkie ofiary wzniesienia z poświęconych rzeczy, które będą przynosić Panu, synowie Izraela, daję Ci, Twoim synom i Twoim córkom, z Tobą, prawem wieczystym. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa wraz z Tobą. Czwarta Mojżeszowa 18:19. Jednoznacznie widzimy kolejna rzecz nazwana wieczystym przymierzem soli. Wieczyste przymierze. Nie ma czegoś takiego jak jedno wieczyste przymierze, a wiele rzeczy jest nazwane wiecznym przymierzem. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, przekroczyli bowiem prawa, zmienili ustawy, złamali wieczne przymierze. Izajasza 24:5. Kolejny przypadek. Dawid. Dawid też jest tutaj powiązany z czymś, co jest nazwane wiecznym przymierzem. I choć mój dom nie jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim i pewne. A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie, chociaż on jeszcze nie daje temu wzrostu. Druga Księga Samuela, 23 rozdział, 5 werset. Warto zatem zwrócić uwagę, że trzeba na wieczne przymierze, które pojawia się w wielu kontekstach, patrzeć jako po prostu określenie horyzontu czasowego i dotyczy to wielu przymierzy. Teraz czas na to, żeby przyjrzeć się temu, czym jest nowe przymierze, jako wieczne przymierze. Izajasza 55:3 mówi o tym: nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć i zawrę z wami wieczne przymierze pełne, pewne miłosierdzia Dawida. Pewne miłosierdzia Dawida. Izajasza 55:3. Także Izajasza 61:8. Mówi: ja bowiem Pan miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla całopalenia. Dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze. Znowu czas przyszły. Czas przyszły zawrę, czyli nie jest to coś, co było zawarte przed tym czasem. I dalej, Jeremiasza 32:40. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Jeremiasza 32:40.
Także Jeremiasza 50, werset 5. Będą pytać o drogę na Syjon i zwróciwszy tam swoje twarze powiedzą: chodźcie i przyłączmy się do Pana wiecznym przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu. Także Ezechiela 16, rozdział 60, werset. Tutaj mamy takie słowa: ja jednak wspomnę na swoje przymierze z Tobą zawarte w dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą wieczne przymierze. Ezechiela 16, 60. Widzimy, tu są dwie różne sprawy. Jedna rzecz to jest stare przymierze. Wspomnę na swoje przymierze z Tobą zawarte za dni Twojej młodości, czyli dawno temu, w dniach młodości. A potem i przyszłość ustanowię z Tobą wieczne przymierze, czyli nowe przymierze będzie zawarte z tymi, z którymi było zawarte stare przymierze. Także Ezechiela 37:26. Zawrę też z nimi przymierze pokoju, które będzie przymierzem wiecznym. Znowu określenie wieczne. Które będzie przymierzem wiecznym z nimi. Osądzę ich i rozmnożę. I umieszczę swoją świątynię pośród nich na wieki. Czyli będzie świątynia nie tak jak teraz, że jej nie ma, więc po tym poznajemy, że nie ma jeszcze nowego przymierza, bo nie ma świątyni w Izraelu. Umieści dopiero Bóg swoją świątynię w Izraelu, wtedy zacznie się nowe przymierze. Także, jeśli popatrzymy na list do Hebrajczyków, kiedy w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, wspomniane jest wieczne przymierze, jest ono wyraźnie równoważnikiem, synonimem nowego przymierza. Znaczy to samo, co nowe przymierze. Zarówno w kontekście listu do Hebrajczyków, jak i z innych przykładów, w których nowe przymierze jest opisywane jako wieczne. Jak stwierdziłem wcześniej, każde przymierze w Biblii jest wyraźnie ustanowione, prostym językiem, nie pozostawia się ludzkim wniosków ustalanie, nie pozostawia się ludziom miejsca na fantazję w tej sprawie. Tak. Jak już wcześniej zauważyłem, każde przymierze w Biblii, w Piśmie Świętym jest wyraźnie ustanowione prostym językiem. Nie pozostawia się ludziom miejsca na zgadywanie i ustalanie, gdzie, kiedy lub z kim zostało ono zawarte. W związku z tym, gdy spojrzysz wstecz, wspomniane są wyraźnie dowody na istnienie przymierza, cytowane wcześniej wypowiedzi dotyczące Noego, Abrahama, Izraela i Dawida są wyraźnymi przykładami tych zasad. Jest to nowe przymierze, które w liście do Hebrajczyków jest wieczne. Zobaczyć warto w tym kontekście do Księgi Ezechiela, 37 rozdział, 24 do 28 wersetu. Nowe przymierze obejmuje dużo więcej błogosławieństw niż kilka tych, które są normalnie wymienione przez cytowanie Hebrajczyków od 8 rozdział od 10 do 12, które samo jest cytowane z Jeremiasza 31, 31, 34. Źródłem w Jeremiaszu jest streszczenie i formalne oświadczenie o Nowym Przymierzu, które jest bardziej szczegółowo opisane w całym Jeremiaszu od 29 rozdziału do 32. Pewien brat nadaje tej części Jeremiasza tytuł Jarzmo i Przymierze. Po objęciu narodu jarzmem Nebukadnezara, Jehowa obiecuje Izraelowi błogosławieństwa w księdze Jeremiasza 29 od 10 do 14 wersetu. Wersety te wyrażają wolę Jahwe, przywrócenia z niewoli babilońskiej. Wskazuje także na coś znacznie wykraczającego poza to. I to widzimy w wersecie 11. Twój ostateczny koniec, który został opisany w kolejnych rozdziałach. Jest to wyrażone w tych słowach będę. I chciałbym przyjrzeć teraz się szczegółom błogosławieństw pod Nowym Przymierzem opisanym w Jeremiaszu. Nowe Przymierze opisane w Księdze Jeremiasza. Nowe przymierze opisane w Księdze Jeremiasza. Boże
słowo ja będę w Jeremiaszu 30 do 32. Ja będę. Tak Bóg powtarza. Różnorodne błogosławieństwa Nowego Przymierza, każde potwierdzone przez wolę Boga, są wymienione w takiej, można by wprost powiedzieć, punktowej formie w Jeremiaszu. Na przykład Jeremiasza, 30 rozdział, 3 werset. Odwrócę niewolę mojego ludu Izraela i Judy. Czyli widać, nie ma to nic wspólnego z poganami, tylko Izrael i Juda. Sprawię, że powrócą do kraju. Kto? No Izrael i Juda powrócą do kraju. Nie ma nowe przymierze związku z kimkolwiek innym, jak właśnie tylko z Izraelem i Judą. Wersety 4 do 6 tego rozdziału opisują następnie, co musi się wydarzyć, zanim ponownie zjednoczony Izrael zostanie wprowadzony w błogosławieństwo. Po pierwsze, czas ucisku Jakuba. Tak zwany wielki ucisk, o którym mówi także przez Daniela, 12 rozdział, 1 werset, przez Pana Jezusa, opisany w Mateusza 24, przez apostoła Pawła, 2 Tesaloniczan 2 i przez apostoła Jana, Apokalipsa 3:10. Także kolejny punkt. Złamię jego jarzmo znad twojej szyi, rozerwę twoje więzy. Dawid, ich król, którego wzbudzę, wybawię cię z daleka. Położę kres wszystkim narodom, wśród których cię rozproszyłem. Tobie jednak nie położę kresu, ukażę cię sprawiedliwie, nie zostawię cię całkiem bez kary. Słowa w tym dniu, o czym świadczy werset 8, wprowadzają obietnicę nowego przymierza, zanim zostanie ono formalnie nazwane. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na 8 sformułowań ja będę i kolejne 9, które też tam się pojawiają. I to widzimy w Jeremiasza 30 rozdział od 16 do 22 wersetu. Wszyscy, co cię pożerają, zostaną pożarci. Uleczę cię z twoich ran. Odwrócę niewolę namiotów Jakuba. Znowu Jakuba, nie chrześcijan. Rozmnożę ich i nie będzie ich ubywało. Uwielbię ich i nie będą poniżeni. Ukarzę wszystkich, którzy ich trapią. Każę ich władcy się zbliżyć, a przystąpi do mnie. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Także Jeremiasza, księga Jeremiasza, 31 rozdział, 1 werset. W tym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich rodów Izraela, a one będą moim ludem. Rodów Izraela. Nie chrześcijan, nie pogan, a Izraela. Werset na początku tego 31 rozdziału wyraża szczegóły woli Bożej odnośnie do tego czasu. Cały rozdział jest wypełniony tymi wyrażeniami Jego woli. Nowe przymierze nie jest formalnie nazwane aż do wersetów 31 do 34, gdzie jego nazwa to pieczęć i piętno na wszystkich szczegółach, o których powiedział ja będę. Także mamy punkt w Jeremiasza 31:4. Jeremiasza 31:4. Jeśli chodzi teraz o Jeremiasza, 31 rozdział, 4 werset. Odbuduję cię znowu i będziesz odbudowana. A także Jeremiasza 31 od 9 do 10. Przyprowadzę ich wśród modlitw. Poprowadzę ich nad strumienie wód. Będę ojcem Izraela. Ten, który rozproszył Izrael, zgromadzi go i będzie go strzec. Także mamy Jeremiasza 31 od 13 do 14. Zamienię ich żałobę w radość. Pocieszę ich i rozraduję po ich smutku. Nasycę duszę ich kapłanów tłuszczem. A także Jeremiasza 31:20. Na pewno zlituję się nad nim. A także Jeremiasza 31:27 do 28.
Zasieję dom Izraela i dom Judy. To jest bardzo ciekawe, dom Izraela i dom Judy, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, że chodzi o Izrael i Judę, a nie o Kościół, bo Kościół, jeśli by ktoś chciał uduchawiać, to co najwyżej mógłby próbować zrobić z Kościoła Izrael, ale domu Judy nie zrobi z Izraela w żaden sposób. No więc widać, jak bardzo nieuczciwe są osoby, które uczą, że teraz już jest nowe przymierze, i jak bardzo nieuczciwe są osoby, które uczą teologii zastępstwa. To są zwyczajnie najgorszej postaci zwodziciele. Trzymaj się od takich kanali jak najdalej. Zasieję dom Izraela i dom Judy. Będę nad nimi czuwał, by ich budować i sadzić. Jeremiasza, 31 rozdział od 31 do 34 wersetu. Zawrę nowe przymierze z... To jest nowe przymierze, które zawrę. Włożę moje prawo w ich wnętrzu. Znowu, zakon, prawo, czyli przepisy, które dotyczyły tylko i wyłącznie Izraela na czas, kiedy stoi świątynia w miejscu Kanaan, w miejscu Palestyny, w miejscu państwa Izrael i stoi ona w Jerozolimie i wtedy to prawo jest aktualne i on, Bóg, włoży prawo w ich wnętrze, zakon ich wnętrze wtedy w przyszłości włoży i wypiszę je na ich sercach. Także ten zakon, te przepisy, Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia nie przeminą, ale słowa moje, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, a także powiedział, że dopóki niebo i ziemia nie przeminie, nie przeminie ani jedna kreska, ani jedna jota z zakonu, aż się to wszystko stanie, co ma się stać w związku z zakonem, a jednym z postanowień zakonu jest to, że Izrael w całości musi ten zakon wypełnić. I właśnie w Nowym Przymierzu tak się stanie. W Nowym Przymierzu zakon zostanie wypełniony przez Izraelitów. I wypiszę je na ich sercach. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przebaczę ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Jeremiasza 32 od 37 do 42 z kolei zawiera takie punkty. Zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem. No przecież jeszcze to się nie stało. Jeszcze mamy między innymi Żydów we Francji, mamy Żydów w Egipcie, mamy Żydów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, mamy Żydów na Ukrainie. Nawet podobno prezydent tego państwa jest Żydem. Więc widzimy jednoznacznie, jak bardzo mylą się ci, którzy mówią, że już jest nowe przymierze. Nowe przymierze nastąpi wtedy, kiedy Izrael zostanie zgromadzony ze wszystkich ziem, do których został wygnany. Przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce. Sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i jedną drogę. No przecież teraz tak rozczłonkowany Izrael jest, ten, który mieszka na terenie właśnie dawnej ziemi Kanan, że nie ma jednego serca i jednej drogi, więc nie ma jeszcze nowego przymierza. Naprawdę trzeba być wyjątkowo złośliwą osobą, aby myśleć, że teraz jest nowe przymierze. I zawrę z nimi wieczne przymierze. Nie odwrócę się od nich i nie przestanę im dobrze czynić. Włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. I będę się radował z nich, aby wyświadczyć im dobro. Osadzę ich z pewnością w tej ziemi z całego swego serca. Sprowadzę na lud całe dobro, które mu obiecałem. Te punkty w tych wersetach są wnioskiem i powtórzeniem tego, co one poprzedziły. Wiele błogosławieństw jest powtórzeniem tego, co już zostało wymienione. W tym miejscu Jeremiasz używa przymiotnika wieczny, aby opisać to nowe przymierze. Jeremiasza 32:44. Odwrócę ich niewolę, mówi Pan. Ze znakomitą literacką umiejętnością ten werset kończy temat, który rozpoczął się w 29 rozdziale 8 wersetu księgi Jeremiasza.
jako zachęta dla narodu żydowskiego wziętego do niewoli przez Nebukadnezara, zamyka szeroki krąg proroczej obietnicy, krąg, który rozciąga się na najdalsze zakątki Bożych planów na przyszłość dla Bożego ludu, czyli dla Izraela, przynosząc znak każdej z tych tajemnic, aby powtórzyć je w ówczesnych okolicznościach ludu. Biblia jest nie tylko księgą literacką, ale jaka to doskonała literatura. W podobny sposób, w jaki prorocza prawda Nowego Przymierza została następnie przekazana na temat stanu ludu, temat Nowego Przymierza powstaje w związku z kilkoma ważnymi tematami chrześcijańskimi. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że Nowe Przymierze nie jest zawarte z chrześcijanami, nie jest zawarte z Kościołem. Nowe Przymierze a chrześcijanie to dwie różne sprawy. Nowe Przymierze a chrześcijanie to nie jest to samo, nie da się tego połączyć. Nowe Przymierze i chrześcijanie, można by zadać pytanie, chrześcijanie nie są stroną żadnego rodzaju przymierza, nowego czy starego. Samo pojęcie przymierzy wiąże się wyłącznie z postępowaniem Boga z Jego ziemskim ludem Izraela. Apostoł Paweł mówi o swoich rodakach: moi krewni według ciała są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. List do Rzymian, 9 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Przymierza są dla Izraela. Chrystus według ciała był dla Izraela. My, chrześcijanie, chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy, mówi nam drugi list do Koryntian 5,16. Przymierza nie są bardziej dla chrześcijan niż Chrystus według ciała. Przeciwnie, każdy, kto pochodzi z pogańskiego pochodzenia, był i jest obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, bo tak mówi nam Efezjan 2,12. Obcy przymierzom. Poganie nie zostali wprowadzeni do wspólnoty Izraela ani nie przystąpili do obietnic. Zamiast tego to poganie wraz z wierzącymi Żydami zostali przybliżeni do Boga przez krew Chrystusa. Nie jest to jedynie narodowa bliskość formalnej pozycji zewnętrznej znanej wcześniej przez Izrael, ale osobista, prawdziwa zażyłość. Poganie nie zostali sprowadzeni na stare ziemie żydowskie, ale zarówno Żydzi, jak i poganie zostali odsunięci i usunięci z oczu Boga w sądzie na krzyżu i zostali w Nim, czyli w Chrystusie, uformowani w jednego nowego człowieka. Jest to prosta nauka listu do Efezjan, 2 rozdział. Podnosi nas na wyżyny nigdy nie rozważanych w Nowym Przymierzu, bo Nowe Przymierze tego w ogóle nie dopuszcza. Ale nie jest to nasz obecny temat i chciałbym powrócić do tematu Nowego Przymierza. Chrześcijanie nie są częścią Nowego Przymierza. Chrześcijanie nie są częścią Nowego Przymierza. Nowe Przymierze nie jest zawarte z Kościołem. Chrześcijanie nie są częścią Nowego Przymierza. Nowe Przymierze nie jest zawarte z Kościołem. Oczywiście nie zamierzamy i nie mamy odwagi powiedzieć, że Nowe Przymierze nie ma z nami nic wspólnego. Błogosławieństwa obiecane Izraelowi w ramach Nowego Przymierza zostały ustanowione przez krew Chrystusa. Są błogosławieństwa materialne i duchowe. Te błogosławieństwa o charakterze duchowym są również własnością wierzących w Chrystusa dzisiaj. Zostaliśmy pobłogosławieni wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebie w Chrystusie. Nie brakuje nam żadnego duchowego błogosławieństwa. W związku z duchowymi błogosławieństwami, to co krew Chrystusa zapewniła Izraelowi, jego ziemskiemu ludowi, na mocy Nowego Przymierza, zostało również zapewnione dla nas.
jego niebiańskiego ludu. Ponadto, chociaż nie doszliśmy do rzeczy ziemskich i chociaż nie doszliśmy do nowego przymierza wśród niebiańskich rzeczy, do których przyszliśmy, wymieniony w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, jest Pan Jezus, tak? Doszliśmy do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. Nie przyszliśmy do nowego przymierza, ale przyszliśmy do tego, który jest jego pośrednikiem. Bo chrześcijaństwo to jest relacja z Panem Jezusem. Coś, co będzie także niedostępne w Nowym Przymierzu, dla nas jest rzeczywistością. Nieskończenie większy i cenniejszy dar Boży jest taki, że mamy osobistą relację z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem Chrystusem. I nieskończenie większy i cenniejszy dar Boży. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. To nieskończenie większe i cenniejsze mieć osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem. Ale tego nowe przymierze nie zapewnia. To zapewnia tylko i wyłącznie nadzieja chrześcijańska oparta na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz miał osobistą relację z Panem Jezusem. Następnie chciałbym zwrócić uwagę na różne fragmenty Nowego Testamentu, które wspominają o Nowym Przymierzu i chciałbym postarać się pokazać, wykazać, pomóc zrozumieć, jaki wpływ mają one dla chrześcijan. Nowe Przymierze i chrześcijaństwo. Z rozważanych wcześniej przeze mnie fragmentów Słowa Bożego, z wcześniej rozważanych fragmentów Pisma Świętego jasno wynika, że Nowe Przymierze zostanie zawarte w przyszłym czasie ze zjednoczonym domem Izraela i domem Judy. Dlatego ludu pojęcie przymierza ma znaczenie. Możesz to zobaczyć na przykład w Rzymian 9 rozdział 3 do 5 wersetu. Tam jest powiedziane: moi krewni według ciała są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boga i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Innowiercy, którzy na sposób Boży byli pod względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, jak to czytamy w Efezjan 2:12, nie zostali wprowadzeni na żydowską ziemię przymierzy, kiedy zostali chrześcijanami. Wszystko to charakteryzowało zarówno Żydów, jak i pogan. Wszystko, co charakteryzowało Żydów, jak i pogan, zostało oddalone sprzed oka Bożego na krzyżu, a zamiast przywrócenia któregoś z nich, on utworzył w samym sobie jednego nowego człowieka, bo tak mówi nam Efezjan 2 rozdział 15 werset. Więc zarówno to, co dotyczyło pogan, jak i to, co dotyczyło Żydów, jest już całkowicie nieaktualne i niebyłe. Jest to oddalone sprzed Bożego oka. Jeśli chrześcijanie nie są pod nowym przymierzem, jeśli nowe przymierze nie jest zawarte z chrześcijanami, dlaczego w Nowym Testamencie jest kilka ważnych odniesień do nowego przymierza? Najwyraźniej nie możemy myśleć, że nowe przymierze nie ma całkiem nic wspólnego z chrześcijanami, bo ma właśnie przez pośrednictwo Pana Jezusa, a Pan Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza i Pan Jezus jest w relacji z chrześcijanami. Nie przyszliśmy do Nowego Przymierza, ale przyszliśmy do Chrystusa. I On jest pośrednikiem Nowego Przymierza, bo tak mówi Hebrajczyków 12:24. Więc my jesteśmy w relacji do Chrystusa, a nie w relacji do Nowego Przymierza. Pełniąc tę funkcję, Pan Jezus Chrystus ma w zanadrzu błogosławieństwa dla Izraela, które zostały zapewnione przelaniem Jego krwi. Niektóre z tych błogosławieństw są wspólną własnością wszystkich, którzy zostali odkupieni przez tę samą cenną krew. Izrael czeka na przyszłość, aby w przyszłości kiedyś doświadczyć wszystkich tych błogosławieństw, ale w niektórych o charakterze duchowym
My, chrześcijanie, już uczestniczymy tu i teraz. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę teraz na każdą grupę wersetów w odniesieniach Nowego Testamentu, które dotyczą tego, aby zrozumieć, dlaczego Nowe Przymierze jest wspomniane w związku z chrześcijanami. Po pierwsze, Wieczerza Pańska. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 28. Kolejny taki fragment: i powiedział im, to jest moja krew Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 24 werset. Podobnie kubek, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kubek to Nowy Testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Ewangelia Łukasza 22:20. I podobnie po wieczerzy wziął kubek, mówiąc, ten kubek to Nowy Testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. 1 Koryntian 11:25. Pouczające jest zauważenie postępującego rozwoju nauczania dotyczącego Wieczerzy Pańskiej w sekwencji pism Nowego Testamentu. U Mateusza i Marka nie ma pouczenia, że uczta, która wówczas odbyła się, miała być powtórzona. Nie ma wzmianki o tym, że miało to być wspomniane. Co do kielicha, co do kubka, Pan Jezus powiedział, to jest moja krew. To jest moja krew. Stwierdzenie, które w tamtych czasach nie mogło być błędnie uznane przez uczniów inaczej niż tylko symbolicznie. Żywy człowiek przed nimi mówiący, to jest moja krew, wyraźnie oznaczało to, że zawartość kubka była symbolem jego krwi. Jeszcze bardziej wiadomo, że krew, którą przelał, stanowiłaby podstawę przebaczenia grzechów, przynajmniej w Ewangelii Mateusza, dla Izraela pod Nowym Przymierzem. U Łukasza wprowadza Duch Święty myśl, że uczta jest pamiątką Chrystusa. W związku z kubkiem, a w zasadzie z jego wartością, zawartością kubka można wywnioskować ze słów w podobny sposób, które wynikają z pouczeń Pana Jezusa dotyczących bochenka chleba. W końcu u Pawła jest lekcja, że wieczerza miała być kontynuowana, potwierdzona przez słowa, jak często. Tutaj Pan Jezus Chrystus mówi o swojej krwi w bardzo osobisty sposób, wylana za was. Teraz jest to nie tylko Izrael, ale każdy uczeń i ponieważ kontynuowano odtąd, jest to zawsze każdy wierzący osobiście. I chciałbym, żebyś zauważył, że już nie kubek, nie zawartość kubka symbolicznie jest moją krwią, ale symbolicznie nowe przymierze w jego krwi. U Mateusza i Marka zawartość kubka jest symbolem krwi Chrystusa. U Łukasza i Pawła jest to symbol nowego przymierza w jego krwi. Błędem byłoby twierdzić, że zawartość kubka jest dosłownie nowym przymierzem. Tak jak powiedzieć, że kubek jest dosłownie krwią albo zawartość kubka jest dosłownie krwią Chrystusa. W obu przypadkach jest to emblemat, jest to symbol. W jaki sposób zawartość kubka jest symbolem Nowego Przymierza?
Jeśli nauczyliśmy się czegokolwiek z tego, co poprzedzało, jedną rzecz wartą zapamiętania jest to, że nowe przymierze kontrastuje ze starym przymierzem. Jest sprzeczne z prawem. Prawo, stare przymierze opierało się na dwóch słowach. Będziesz. Nowe przymierze również opiera się na dwóch słowach. Będę. Jest różnica będziesz, a będę. Pod nowym przymierzem było żądanie. Zgodnie z nowym jest obsługa. Pod starym przymierzem. Pod starym przymierzem było żądanie. Zgodnie z nowym jest obsługa. Kubek podany uczniowi przez Pana Jezusa był zapewnieniem z jego własnej ręki, mówiąc o jego przelanej za nich krwi. Zapewnione swobodnie, zapewnione z miłością. Rzeczywiście cudowny obraz. Ale też mamy temat przyszłości Izraela, który nie może być zignorowany. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Rzymian 11:27. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w swoim obszernym traktacie na temat prawdy Ewangelii Paweł był natchniony również do tego, aby zamieścić trzy rozdziały, które traktują o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Boga z Izraelem? Dlaczego Bóg wprowadza naród Izraela i nowe przymierze do tego listu? Niektórzy mogą sugerować, że Izrael jest po prostu symbolicznym terminem dla chrześcijan i że nowe przymierze zawiera się z chrześcijanami. Taki pomysł nie podlega analizie, on się nie broni. W wersecie 25 Izrael jest Izraelem, a narody są narodami. W wersetach 27-28 Izrael jest ich i nimi, czyli sformułowania ich i sformułowanie oni, nimi. A w wersetach 25 i 28 chrześcijanie są tobą i twoi. Takie sformułowania są skierowane do chrześcijan. Jeden nie jest symbolem drugiego. Oba są różne. Więc dlaczego wspomniane jest nowe przymierze, jeśli nie jest zawarte z chrześcijanami? Ponieważ dotyczy postaci i natury Boga. Rzymianie przekazują nam Ewangelię Boga, to znaczy list do Rzymian przekazuje nam Ewangelię Boga. A Bóg jest Bogiem, który się nie zmienia. Nie zmienia zdania. Dary i powołanie Boże nie podlegają pokucie albo nie podlegają odwołaniu. Jeśli Bóg postępował w takiej wierności z narodem tak niewiernym, jeśli jego obietnice są pewne i niezachwiane nawet wobec narodu winnego zabójstwa jego umiłowanego syna, to jak wielką mamy pewność, znając go jako dla nas, mając nie oszczędził własnego syna, a który z nim da nam wszystko, jak mówi Rzymian 8:30. Jego relacje z Izraelem ukazują jego charakter, a tym samym dają nam pewność i zaufanie do niego. Także nie bez znaczenia jest to, żebyśmy przyjrzeli się chrześcijańskiej służbie w relacji do Nowego Przymierza. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Tak mówi drugi list do Koryntian, 3:6. Kilka otaczających to miejsce wersetów odnosi się do posługi. Istnieje służba śmierci, jak czytamy w 2 Koryntian 3:7. Służba ducha, jak mówi 2 Koryntian 3:8. Służba potępienia, jak mówi 2 Koryntian 3:9. A na koniec 2 Koryntian 4:1 Paweł podsumowuje ta posługa. Jego celem było opisanie sposobu i ducha jego służby, a nie przedmiotu jego głoszenia. Odniesienie do Nowego Przymierza w wersecie 6 tego fragmentu można skutecznie przetłumaczyć jako kompetentni jako słudzy przymierza. Kompetentni jako słudzy przymierza. Wyrażenie to opisuje nie treść posługi apostołów, ale charakter ich posługi. Posługa apostołów i rzeczywiście cała prawdziwa posługa chrześcijańska ma ten charakter, taki sam jak nowe przymierze. Jest to służba obsługiwania kogoś, a nie służba wymagania od kogoś. Bez względu na to,
czy jest to Ewangelia, czy też przesłanie, nie brzmi, musisz to czynić i wyprostować swoje życie, a wtedy Bóg cię zaakceptuje. Nie to czyń, a będziesz żyć. Nie, nie. To znaczy, Bóg nie oszczędził swego Syna. Wydał Go za nas wszystkich. Chrystus został wydany za nasze przestępstwa i wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Jego dzieło jest ukończone, zostało przyjęte przez Boga, a On sam w sobie został przyjęty przez Boga. Oddał się za nasze grzechy. Ofiarował się Bogu bez skazy jako ofiara o słodkiej wonności, o słodkim zapachu. Ewangelia jest służbą usługiwania grzesznikom. Albo czy będzie to służba wierzącym? Wciąż ma ona charakter nowego przymierza, służbą usługiwania wierzącym, nie służbą wymagania od wierzących. Taki jest charakter, że mamy charakter podobny do charakteru nowego przymierza, czyli nie wymagamy, tylko jesteśmy łaskawi. Chrystus uświęcił nas, Chrystus uświęcił się sam za nas, Chrystus poświęcił się za nas, oddzielił się w niebie jako dopełnienie naszej wiary, abyśmy mogli zostać uświęceni przez prawdę, przez zajmowanie się Chrystusem tu, jak jeszcze jesteśmy na ziemi, tak jak będziemy się Nim zajmować przez wieki wieczne w niebie. I rozdział tego listu kończy się tą myślą. Chrystus ma chwałę odsłoniętą, z odsłoniętą twarzą. Z odsłoniętą twarzą nie ma potrzeby, aby jak kiedyś Mojżesz zasłaniał twarz. Izrael nie mógł znieść ograniczonej chwały na twarzy Mojżesza, ale Bóg dał nam zdolność nie tylko znoszenia, ale jej cieszenia, radowania się nieograniczoną chwałą w obliczu Pana Jezusa. I gdy Pana Jezusa pociąga i patrząc na Jego chwałę, przemieniamy się z chwały w chwałę, nie mówi nam, że powinniśmy się przemienić, nie mówi nam, abyśmy próbowali się przemienić. Daje nam obraz moralnie lepszy od nas samych i przyciąga nas do Pana Jezusa, dzięki czemu suwerenne działanie Ducha Świętego powoduje zmianę w naszym życiu. To jest nowa służba przymierza, usługiwania wierzącym, nie służbą wymagania od wierzących. Kolejną postacią, którą tutaj musimy wziąć pod uwagę, to jest Abraham i jego stosunek do Boga. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Tak mówi list do Galacjan, 4 rozdział, 24 werset. I mówi o kobietach, które były w życiu Abrahama. Odniesienie to zostało uwzględnione przeze mnie w celu rozwiązania potencjalnego nieporozumienia. Dwa przymierza tutaj nie są starym przymierzem prawem i nowym przymierzem. Odnosi się to raczej do tego, co Paweł powiedział już w rozdziale 3 listu do Galacjan 3:17. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Dwa przeciwstawne przymierza to po pierwsze prawo zawarte z Izraelem, a po drugie oraz po drugie przymierze obietnicy zawarte z Abrahamem. Także kluczową kwestią jest system niebiański i co za tym idzie ten związek z Hebrajczykami albo brak związku, kontrast z Hebrajczykami. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 22 werset. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach, jak mówi list do Hebrajczyków, 8 rozdział, 6 werset. Hebrajczyków 8:1 podsumowuje rzeczy wspomniane do tego momentu w ten sposób. Mamy takiego najwyższego kapłana,
Jest on sługą świątyni. Hebrajczyków 8:3 opisuje funkcję najwyższych kapłanów z dawnych czasów, ofiarowywanie darów, mając na względzie zaszczyt Boga, oraz, jak widzimy w Hebrajczyków 8:5, pokazuje, że służyli oni systemowi, który był obrazem i cieniem niebiańskich rzeczy. Hebrajczycy nie tylko dają nam temat lepszy, kontrastujący system tabernakulum z Chrystusem, ale także pokazują nam, że ten system był obrazem niebiańskiego systemu rzeczy dostępnych nam przez ukończone dzieło Chrystusa i Jego obecność w samym niebie. Hebrajczyków, 9 rozdział od 8 do 9 wersetu, dalej pokazuje, że pierwsze miejsce najświętsze jest obrazem teraźniejszości, zgodnie z którym składane są zarówno dary, jak i ofiary. Biorąc pod uwagę ten aspekt przesłania listu do Hebrajczyków, to jest, że system tabernakulum jest obrazem tego, co mamy w Chrystusie, zyskujemy pewne wrażenie doskonałej posługi Chrystusa. Jedną ofiarę za grzechy, którą złożył już raz na zawsze. Nigdy się nie powtórzy ta ofiara doskonała. To Chrystus ma posługę, służbę do spełnienia. Niedokończone dzieło jako sługa świętych miejsc. On ofiarowuje dary, wyśpiewuje pochwały w trakcie zgromadzenia. On wstąpił raz na zawsze, stworzył warunki, w których moglibyśmy czcić żywego Boga. Korzystamy teraz z tej doskonalszej posługi. Dosłownie mówiąc, kapłaństwo Chrystusa jest teraz według porządku Melchizedeka, to znaczy niekończącego się, niezmiennego kapłaństwa, nieprzerwanego przez śmierć po mocy nierozerwalnego życia, pomocy nierozerwalnego życia i charakteru Aarona, to znaczy współczującego wstawiennictwa w imieniu słabych i upadających ludzi w trudnych warunkach. Kiedy będzie panował nad ziemią Pan Jezus Chrystus w czasie Nowego Przymierza, Pan Jezus Chrystus będzie kapłanem na swoim tronie, a Jego kapłaństwo będzie miało charakter Melchizedeka. Charakter Melchizedeka, kapłaństwa Melchizedeka, cechowało błogosławieństwo. Błogosławieństwo skierowane z góry w dół. Błogosławiony niech będzie Abram. I błogosławieństwo skierowane w górę. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy. Zgodnie ze Słowem Bożym, z zapisami Pisma Świętego, dosłowne spełnienie będzie widoczne dopiero w przyszłości. W duchu tego cieszymy się teraz Jego służbą po tym znaku. Także to Bóg pozwolił nam poznać smak błogosławieństw, które wypełnią pod nowym przemierzem świat przyszłości. I wysławiamy Boże imię, wyznając, że najkosztowniejszą częścią jest Twoja własna miłość do nas. I tak możemy to zsumować. Podobnie nowe przymierze, zgodnie z zapisami Słowa Bożego, zgodnie z Pismem Świętym, będzie to widoczne w przyszłości. Teraz w duchu cieszymy się z Jego błogosławieństw. Błogosławieństwa wymienione w cytacie z formalnego oświadczenia nowego przymierza z Jeremiasza 31 można także zobaczyć w tym świetle. Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 13 wersetu. Tymczasem, ganiąc ich, mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły
i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniknięcia, zaniku. Hebrajczyków 9 rozdział 15 werset ma dla nas również takie pouczenie i dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Także mamy list do Hebrajczyków 10 rozdział 16 do 17 wersetu. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Hebrajczyków 10 rozdział 29 werset poucza nas, jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Także mamy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 24 werset. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Hebrajczyków 7:22 z kolei Pan Jezus jest poręczycielem, czyli gwarancją lepszego przymierza, przymierza, które ma dopiero nadejść. Hebrajczyków 8:6, Hebrajczyków 9:15 i Hebrajczyków 12:24. On jest pośrednikiem tego lepszego, nowego przymierza. W Hebrajczyków 8:6-13 beneficjentami tego nowego przymierza są wyraźnie dwa domy Judy i Izraela. I w tych samych wersetach warunki tego nowego przymierza są cytowane z Jeremiasza 31. Nawiązując do wersetów po Hebrajczyków 8:6, pewien brat napisał coś takiego. Z tego cytatu dowiadujemy się, że nowe przymierze ma na celu nadejście dnia i jest ściśle zawarte z Izraelem i dotyczy ludu ziemskiego. Niemniej jednak, jeśli pismo Nowe Przymierze ogranicza do Izraela, jego charakter można ostrożnie zastosować do chrześcijan. Dlatego w innym liście apostoł mówi o sobie, że jest sprawnym sługą Nowego Przymierza, nie z pisma, ale z ducha, nie z litery, ale ducha. Tak mówi drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 6 werset. Z tego powodu nie powinniśmy oczekiwać, aby w Nowym Przymierzu znaleźć jakąkolwiek prawdę, która określa wyłącznie chrześcijańskie przywileje, bo tak nie będzie. Ale raczej błogosławieństwa, które są niezbędne dla całego ludu Bożego i wspólne wszystkim odkupionym. Te błogosławieństwa, które przywróciły i odkupiły Izrael, wstąpią w dniu, który ma nadejść i są oczekiwane przez wierzących w obecnym czasie łaski. Chociaż nowe przymierze nie jest zawarte z chrześcijanami, uczestniczymy jednak w jego błogosławieństwach. Ponieważ już jesteśmy w związku z Panem Jezusem Chrystusem, tym, który jest pośrednikiem nowego przymierza, biorąc pod uwagę szczegóły nowych błogosławieństw przymierza wymienionych w tych miejscach Pisma Świętego, które analizowaliśmy, pewien wierzący przedstawił podsumowanie pomocne dosyć w tym zakresie. Tak ono brzmiało. Jeremiasz mówi nam, że błogosławieństwa nowego przymierza są po pierwsze dziełem Boga w sercach Jego ludu, dzięki czemu ich umysły zostaną odnowione, a ich uczucia wzbudzone, aby prawo Boże zostało zapisane w sercu, w przeciwieństwie do bycia zapisanym na kamiennych tablicach. Po drugie, ci, którzy według woli Bożej przyjmą Jezusa, są ludem będącym w bliskiej relacji z Bogiem.
tak jak czytamy w Ewangelii według Jana, wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Ewangelia Jana, 1:12-13. Po trzecie będzie świadoma wiedza o Panu, tak że nie będzie mowy o nauczaniu bliźniego lub brata, aby znali Pana, jak prawdziwe to jest, tak jak wśród prawdziwego ludu Bożego dzisiaj, ci, którzy osobiście znają Boga. Jednakże mogą się wiele nauczyć o Panu i w tym sensie potrzebują nauczania. Po czwarte, będzie miłosierdzie Pana, dzięki któremu ich grzechy zostaną tak sprawiedliwie potraktowane, że Bóg będzie mógł powiedzieć: ich grzechów i niegodziwości nie będę już więcej pamiętać. Do tego wielkiego błogosławieństwa przynoszony jest dziś każdy wierzący. Jeszcze jedna wzmianka w liście do Hebrajczyków pozostaje do rozważenia i to jest ta, od której chciałem zacząć i zacząłem moją wypowiedź. Hebrajczyków 13:20-21. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Więc warto zapamiętać, wieczne przymierze jest nowym przymierzem. Szczegółowe atrybuty nowego przymierza podało Słowo Boże w Księdze Jeremiasza. Błogosławieństwa otrzymane przez Izrael w ramach Nowego Przymierza są zarówno materialne, jak i duchowe. Ponieważ już przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, tego, który jest pośrednikiem Nowego Przymierza, my również, oczekując tego, co Izraelowi się podoba, otrzymamy duchowe błogosławieństwa Nowego Przymierza. List do Hebrajczyków 13:20 zamyka pętlę i uzupełnia temat. Przywołuje szczegóły Jeremiasza, których zwyczajowo nie uznaje się za warunki Nowego Przymierza, i pokazuje, w jaki sposób odnoszą się one do nas, jako chrześcijan. Tak samo jak elementy formalnego oświadczenia cytowanego wcześniej przeze mnie w rozdziale 8. I jakie bogactwo oraz piękno dodaje to do obrazu. Bóg pokoju jest tym, który jest gwarantem tego wszystkiego. W części Jeremiasza, jarzmo i przymierze, Bóg przedstawia swoje zamiary tymi słowami. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Jeremiasza 29:11. Jego wola dla nich, jego obietnice, jego myśli na ich temat, jak to przed chwilą widzieliśmy, są często wzmacniane przez wyrażenie ja będę. Pokój i Bóg pokoju, którego myśli pokoju w stosunku do Izraela są wyrażone w Nowym Przymierzu, jest tak samo Bogiem pokoju dla nas, chrześcijan. Może pozwolić nam na okoliczności podobne do niewoli Izraela w Babilonie. Na wygląd zewnętrzny wszystko może być w zgiełku. Z zewnątrz może to wyglądać tak jak zamieszanie. Ale Bóg jest Bogiem pokoju i ma wobec nas myśli o pokoju i zaplanował dla nas koniec. Wielki pasterz, król Dawid, rozpoczął karierę jako Dawid pasterz. Od dzieciństwa rozwinął zdolności, które kwalifikowały go do roli pasterza Izraela. Dawid jest jedynie słabym obrazem prawdziwego Dawida, prawdziwego pasterza, większego syna Dawida, Pana Jezusa Chrystusa,
Właśnie w zmartwychwstaniu Pan Jezus ma z nami ten związek. Tak jak psalm 23 podąża za psalmem 22. I podczas zmartwychwstania wypełni On tę nową, wieczną więź przymierza z Izraelem w trakcie nowego przymierza. Ten, który rozproszył Izrael, zgromadzi go i będzie go strzec jak pasterz swoich trzód, tak powiedział Bóg w Jeremiasza 31, werset 10. Będą służyć Panu swemu Bogu i Dawidowi swemu królowi, którego im wzbudzę, jak mówi księga Jeremiasza, 30 rozdział, werset 9. Nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie, a wasza dusza będzie żyć i zawrę z wami wieczne przymierze pewne miłosierdzia Dawida. Księga Izajasza 55:3. A to, że go wskrzesił z martwych, aby już nigdy nie uległ zniszczeniu, tak wyraził, dam wam pełne miłosierdzie Dawida, jak mówią nam Dzieje Apostolskie 13:34. I teraz, jeśli to wszystko widzimy, że jest dla nas zapewnieniem, to jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, to możesz być w pełni uradowany jako doskonały Ty. Boskie dzieło doskonalenia nas obejmuje poprawkę i karanie. Hebrajczyków 12 uczy nas, że karanie jest częścią Jego ojcowskich dróg z nami. Ponownie widzimy je jako elementy nowego przymierza, wyszczególnionego przez Jeremiasza. Tobie jednak nie położę kresu, ale ukażę cię sprawiedliwie, nie zostawię cię całkiem bez kary. Jak mówi Jeremiasza 30 rozdział 11 werset. Będę ojcem Izraela, jak mówi Jeremiasza 31 werset 9. A gdzie jest ojciec, który nie karałby synów? Różne przypadki czasownika doskonalić w liście do Hebrajczyków 13:21 są różnie oddawane. Są tłumaczone w innych fragmentach jako uzdrawianie, jak mówi Mateusza 4:21, albo odnawianie, Galacjan 6:1, albo zjednoczony w 1 Koryntian 1:10. Tłumaczenie tego fragmentu Pisma mówi, gdzie wszyscy członkowie mają swoje własne miejsce, albo tworzą całość, albo jeśli zostaną złamane, zostaną przywrócone do jednej kompletnej całości. Do spełniania woli Jego, Bożej woli, pod nowym przymierzem, to będzie własne dzieło Boga w sercach Izraela i Judy, które przyniesie rezultaty w ich życiu dla Jego przyjemności i chwały. I z pewnością taka jest zasada Jego postępowania także z chrześcijanami. Jego przykazania nie są ciężkie, ponieważ dał nam możliwość ich wykonywania. Dzieła chrześcijańskie, dobre uczynki, nie są uczynkami prawa, uczynkami martwymi lub uczynkami złymi. Są wynikiem Jego Bożej własnej pracy w naszych sercach. Wszystko, co służy Jego przyjemności, wynika z Jego działania w nas. Jest to zasada nowego przymierza i jest wyszczególniona w wielu będę w Jeremiaszu. Przyjdą z płaczem i przyprowadzę ich wśród modlitw, a poprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, na której się nie potkną. Jeremiasza 31, rozdział, werset 9. I dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Jak mówi księga Jeremiasza 32, wersety od 39 do 41. To jest nowe przymierze, wieczne przymierze. I to są szczegóły. Każda cecha duchowego błogosławieństwa we wszystkim, co Bóg uczyni w przyszłości dla Izraela, jest teraz już dla naszego dobra. Jest już teraz dla naszego dobra. Cudowne błogosławieństwa, cudowne przywileje.
Niech nasze serca będą wzniesione ku chwale Ojca i Syna, kiedy będziemy rozmyślać o tych rzeczach. Więc podsumowując, ponieważ znamy pośrednika Nowego Przymierza, to z wyprzedzeniem mamy, zanim jeszcze rozpoczęło się Nowe Przymierze, wiele więcej niż Nowe Przymierze da, ale również wszystko, co Nowe Przymierze da z błogosławieństw, też mamy do tego dostęp jako narzeczona pośrednika Nowego Przymierza. Po prostu jesteśmy jako Kościół, jako chrześcijanie na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Izraela, do ludu Bożego, ale również Izrael ma swoje miejsce w przyszłości i będzie on odnowiony po zabraniu Kościoła z ziemi. Przez 7 lat będzie trwać 70. tydzień Daniela, opisany z 9 rozdziału Księgi Daniela, i po tych 7 latach Pan Jezus Chrystus przyjdzie z nami na ziemię, aby rozpocząć, aby ustanowić nowe przymierze, i będziemy wtedy w pełni realizować nowe przymierze dla Izraela i Judy, bo nowe przymierze dotyczy głównie, przede wszystkim tylko Izraela i Judy, obu domów Izraela. Ale my jako narzeczona Pana Jezusa, czyli pośrednika Nowego Przymierza, mamy dużo większe obietnice i mamy większe błogosławieństwa, i korzystając z nich znacznie mamy przewyższone dobrodziejstwa w porównaniu z tym, co kiedykolwiek w najlepszych czasach osiągnie Izrael. Dlatego nie mylmy tych rzeczy. Dobre jest największym wrogiem najlepszego. Nowe Przymierze jest dobre, ale dotyczy przyszłości. A my mamy niebiański dział, który jest najlepszy. Lepszy, znacznie lepszy niż to, co najlepsze w Nowym Przymierzu. Więc nie żałujmy Izraelowi, ludowi Bożemu, ziemskiemu ludowi Bożemu, Nowego Przymierza. To jest ich. My mamy coś znacznie lepszego. Pana Jezusa Chrystusa, pośrednika przymierza. I mamy z Nim osobistą relację, której nigdy Izrael mieć nie będzie.